tak próbuję. Tak próbuję. Nie wiem, czemu się uda. A to jest czpiota biała. A czarny? Pokażę wam. Czarny się obudził. Chodź, chodź, chodź na dół, chodź. Nie zwracajcie na te poręcze z ręcznikami, bo to jest spontaniczne. Chodź, chodź, chodź. Czpioteł? No ja, jak ja o tej... O tej tutaj. Tu. Czpioteł. To jest kot, który jest obserwatorem. Prawdziwy obserwator. On jak już będzie chciał się przytulić, on zejdzie. Znaczy ja wiem, jak go skusić. Nie wam pokażę, jak go skusić. To jest prosta manipulacja. Dobra, dajcie mi chwilkę. To jest prosta manipulacja. Ponieważ szybko mi się wyczerpuje pamięć w telefonie, to muszę teraz zrobić taki knif. Tu. Szafka. Smakołki. Otwieram. Wyjmuję. I teraz nie wiem, czy mam na smakołki wyjąć, czy na koteła. Chyba jednak na koteła. Czpioteł? Nie, serio? Chyba nie. Testuję manipulację. No, oczywiście. To jest ulubiony smakołek czpioteła. To jest oczywiście Big Pharma. Bo koty nie powinny jeść suchych smakołków. O tak. No chodź, kochani, chodź. No ale to był jedyny pretekst, żebym go mogła ściągnąć tutaj, żebyście go zobaczyli. To co? No, to są dry miski. Słuchajcie, to są narkotyki dla kotów. To są narkotyki dla kotów, poważnie. I nie żartuję.